Cześć, tu Asia, zespół Ilia. Jesteśmy w takim miłym punkcie, w którym świętujemy domknięcie długiego procesu tworzenia płyty szachy. Jest to nasz trzeci krążek, a więc można powiedzieć, że nie są to już jakieś takie pierwsze koty za płoty, tylko już gdzieś tam pewne doświadczenia tutaj były. Natomiast jednak ten proces zaskoczył nas pod wieloma względami. I był, no ja mam poczucie, że był jednak szczególny. Na płycie znajduje się 10 utworów. Są one jak to zwykle w naszych poczynaniach muzycznych dosyć różnorodne stylistycznie, różnorodne pod względem dynamicznym czy emocji, które się w nich pojawiają. Raczej jest to pewnego rodzaju taka wartka, podróż, przez którą słuchacz ma okazję przejść, słuchając płyty od początku do końca. W ogóle jakoś tak bardzo Was zachęcam do takiego odbioru tej płyty, do tego, żeby sobie gdzieś usiąść z jakąś fajną, interesującą herbatą i tak ją w całości przesłuchać. Myślę sobie, że to jest taka właśnie jakaś opowieść. Zapraszam Was bardzo do tego. Te utwory to są utwory, jakoś gdybym chciała powiedzieć o czasie, czas, w jakim powstawała płyta, to można by sobie tak jakoś różnie na to spojrzeć. Z jednej strony ta płyta w sensie takiej obróbki dźwięku to powstawała ponad 9 miesięcy mniej więcej, począwszy od 1 lutego 2023, kiedy pierwsza osoba z zespołu weszła do studio, była to Paula Majewska, i aż do momentu, poprzez cały proces nagraniowy, nagrania podstawowych, wszystkich dźwięków, podstawowych instrumentów, idąc dalej poprzez wszystkie dźwięki dodatkowe, głosy, chórki i perkusjonalia, potem poprzez mix i mastering, to cały ten proces zajął ponad 9 miesięcy. Natomiast gdyby spojrzeć na czas z perspektywy powstawania utworów, no to ta płyta właściwie w jakimś sensie rozciąga się na przestrzeni prawie że 10 lat. Gdyż jest utwór na przykład na tej płycie, który tak mniej więcej dawno właśnie temu powstał, zanim doczekał się swojej płyty i swojego miejsca na niej, mimo że w międzyczasie od jego powstania powstawały inne płyty. Tak się jakoś złożyło, także te szachy to jest taki proces w czasie jakoś specyficznie rozciągnięty. No i kto tworzy te szachy, kto stoi na szachownicy, że tak powiem. To jest, jak wiadomo, cały nasz zespół, czyli Paula Majewska, jako osoba, która pierwsza weszła do studio, i to, co właściwie chciałabym powiedzieć o Pauli, można by streścić do cytatu z Kuby, który realizował nasze nagrania. Paula to jest osoba, po której nic nie musiałem poprawić. I to jest tyle, to jest wszystko na temat Pauli. Osoba profesjonalna, zorganizowana, dbająca o detale, dbająca też o klimat. Weszła, nagrała, zrobiła swoje. Paula jest to osoba, która gra na basie, ale także śpiewa w zespole chórki. Cieszę się, że jest taka osoba, która chce ze mną śpiewać, która wzmacnia sobą, swoim głosem, ten mój głos. Zarówno ze względu na to, że wtedy dzieje się taka po prostu siła gdzieś tam większa tych wokali, ale także dlatego, że barwa głosu Pauli jest czymś, co fajnie uzupełnia mój głos, zarówno na nagraniach, jak i na koncertach. Kolejną osobą z zespołu, o której chciałabym powiedzieć, jest Piotr Wojtera. To, co przede wszystkim robi w naszym zespole, to gra na gitarze elektrycznej. Przyjmując taki umowny podział na gitarę rytmiczną i solową, to powiedzmy, że on jest tą bardziej solową. Chociaż sam o sobie mówi, że to jakoś nie jest jego głównym celem granie solówek. I ja też to widzę faktycznie, że jakoś to, co cenię w tobie, Piotr, to, że myślisz o całości kompozycji, o całości utworu, o całości w ogóle gdzieś tam płyty na przykład, o tym, co gdzie będzie pasowało, gdzie brakuje, gdzie czego brakuje, gdzie co dodać. Niekoniecznie o tym, żeby twoja piękna solówka była na wierzchu, ale o tym, żeby skleić fajnie całość. Dziękuję Ci, Piotr, bardzo za to. Cieszę się, że gdzieś tam taki umysł, takie podejście się pojawia. W zespole jest to bardzo potrzebne, to takie właśnie aranżacyjne, całościowe myślenie. No i też
to, o czym chciałabym powiedzieć, co ważne jest w działaniu Piotra w zespole, to wszelkiego rodzaju takie też organizacyjne i techniczne spinanie różnego rodzaju spraw. W kontekście płyty szachy bardzo pomocne było to, że Piotr zorganizował cały proces nagrywania pilotów, nagrań pilotażowych, które pomogły nam potem zweryfikować aranże, gdzieś tam jeszcze się z nich osadzić, osłuchać, no i po prostu ćwiczyć do nich, czy się do nich odwołać w studio. Było to bardzo, bardzo przydatne. Chciałabym też powiedzieć o kolejnej osobie, to jest Tomek Jodłowski, saksofonista. Saksofon jest takim instrumentem, który w projekcie pojawił się stosunkowo późno. Jest to pierwsza płyta, na której znajduje się faktycznie nagrany saksofon. Do tej pory saksofon mogliście słyszeć wyłącznie na naszych koncertach. Także cieszę się bardzo, że teraz to brzmienie mamy właśnie bogatsze, brzmienie saksofonu, który gdzieś tam zarówno pełni taką funkcję, jak to zwykle z saksofonem bywa, instrumentu solowego, ale również takiego instrumentu, który gdzieś tam podbija czasami działania sekcji rytmicznej na przykład, idzie sobie z riffem gitarowym, także generalnie dodaje dynamiki, ale też wtedy, kiedy trzeba, dodaje liryki, podkreśla pewne delikatne miejsca, jakieś czułe struny, emocje wszelkiego rodzaju. Cieszę się bardzo, że Tomek jesteś z nami i że twój saksofon wybrzmiewa na naszej nowej płycie. Tomek, poza tym, że gra na saksofonie, lubi się też wygłupiać, bawić dźwiękiem, lubi śpiewać. Jest osobą, która właśnie uczestniczyła w sekcji szeptuch razem ze mną i z Paulą i z nami razem szeptał w jednym z utworów. Mam nadzieję, że gdzieś tam zorientujecie się, gdzie. Śpiewał w różnego rodzaju chórkach. To też jest fajny taki miły akcent, że w pewnych momentach pojawia się ten męski głos, na przykład w chórkach, to jest to też fajne uzupełnienie. Tomek jest również osobą, która sporo właśnie dała swoich różnych pomysłów w kontekście okładki płyty, w kontekście tego, co by się mogło na niej pojawić, jaka kolorystyka, jakie symbole, jakie smaczki, jakie obrazy. Tomek wyłapał różne elementy z tekstów, które faktycznie aż się prosiły o to, żeby je zawrzeć na tym obrazie. Zespół nie mógłby istnieć też bez człowieka, który trzyma podstawę, trzyma rytm. Jest to u nas Robert Jechanowski. Pozdrawiam Cię, Robert, bardzo serdecznie. Robert jest osobą, która potrafi grać mocno, dodaje całości kopa, potrafi też zagrać delikatnie, zna różnego rodzaju rytmy, dobrze się w nich czuje, dzięki czemu świetnie się wkomponowuje w to, co właśnie jest potrzebne w zespole. Czyli to takie przechodzenie między różnymi klimatami, bo to jest to, co się po prostu dzieje. I Robert ze swoimi umiejętnościami fantastycznie to uzupełnia na poziomie rytmu. Cieszę się, że jesteś z nami, Robert. Dzięki. No i chciałabym też opowiedzieć o tym moim wkładzie, o tej mojej cegiełce w tworzenie płyty szachy. Jest to gitara, zazwyczaj gdzieś tam rytmiczna z mojej strony. Są to moje wokale, no i też chórki. Miałam okazję się sporo pobawić w studio, tworząc różnego rodzaju dodatkowe głosy do głosów podstawowych. Zresztą no pewnie to kojarzycie, osoby, które słuchały wcześniejszych nagrań projektu Ilia. Miały okazję gdzieś tam usłyszeć mnogość tych głosów. Tutaj ich nie zabraknie, nawet mam wrażenie, że będzie ich jeszcze więcej. Są w bardzo różnych klimatach utrzymane. Trochę to się działo na zasadzie freestylu, gdzieś tam takiego procesu pewnej improwizacji na miejscu, w ramach której czasami powstawały takie chóry ala niemalże właśnie takie churalne typowo, albo gdzie indziej takie bardziej szczekane, gadane, szeptane, takie co się wymijają z głównym głosem, albo takie co gdzieś tam podkładają tylko jakąś giełkę pod niego. No bardzo dużo tego było, rozległy proces. Mam nadzieję, że przypadnie Wam to do gustu i do ucha i fajnie ubogaci odbiór tego całego naszego materiału.
To, co miałam okazję też porobić, to pobawić się nieco perkusjonaliami. Gdzieś tam pojawiły się cymbałki, kastaniety, różnego rodzaju też dodatkowe smaczki. Pojawił się też taki dziwny, inny, specyficzny instrument. Była to, proszę Was, drodzy słuchacze, szuflada ze sztućcami. Była szuflada ze sztućcami. Specjalnie czekałam na taki dzień, kiedy w mojej okolicy była wystawka. Złapałam drewnianą szufladę odpowiedniej wielkości. Przyjechałam z nią do Kuby ze sporą porcją sztućców. No i zachęcam do poszukiwania w ramach nagrań, gdzie ta szuflada z tymi sztućcami siedzi. Ciekawa jestem, czy jest to dla Was, czy będzie to dla Was jasne, w którym miejscu. Oczywiście ona udaje co innego. Oczywiście udaje co innego. Myślę, że udaje to, co ma udawać, ale ja już tam chyba zawsze będę słyszeć szufladę. To taka drobna anegdota. W ramach projektu zajmowałam się też spinaniem całości, czyli gdzieś tam słuchaniem tego, co podsyłał Kuba, analizowaniem tego, zbieraniem informacji od zespołu, dyskusjami, czy iść w pewne uwagi i poprawki, czy w nie nie iść. Cały bardzo złożony proces spinania projektu, jak to bywa w takich sytuacjach. Moje są też teksty. Nie wiem, czy jest sens o nich opowiadać. Chyba zachęcam po prostu do posłuchania. Zwłaszcza tak zachęcam Was do posłuchania płyty w całości, jako całej takiej historii, która gdzieś tam się zaczyna i gdzieś kończy w jakimś momencie. Myślą jakąś pointą i jest wyjście. Osobą szczególną, jakoś szczególnie ważną w procesie tworzenia płyty szachy był Kuba Elfu-Malinowski z Lunar Sounds. Pozdrawiam Cię, Kuba, serdecznie. Chcę Ci bardzo podziękować za wszelkie dobro, które wsadziłeś i wszelkie swoje zasoby w tą naszą współpracę. Było z Twojej strony bardzo dużo cierpliwości, dużo uważności, co do różnych dobierania dźwięków, ustawień, mikrofonów. Wszystko było bardzo, była taka bardzo zegarmistrzowska robota, powiedziałabym. Myślę sobie o współpracy z Kubą jako o takim właśnie długim procesie wzajemnej wymiany, takiego wzajemnego wsłuchiwania się, zwłaszcza myśląc już o tym, znaczy właściwie zarówno myśląc o procesie nagraniowym, jak i o miksie, że to był proces bardzo intensywnej komunikacji, w której gdzieś tam coś przychodziło, przelatywało przez ucho, przez głowę, trzeba to było dokładnie zanalizować, przemyśleć, poczuć i wracało do tej drugiej osoby. I Kuba znowu dostawał tą informację ode mnie, no i też od zespołu, bo ja gdzieś byłam taką osobą, która też zbierała te głosy ze strony zespołu. Natomiast, no i znowu leciał ten kanał, gdzieś tam Kuba otrzymywał, patrzył, co jest możliwe technicznie, co mu brzmi, co nie brzmi i to znowu wracało. To był bardzo intensywny, długi proces wymiany i sobie myślę, że no siły czasami gdzieś tam były na wyczerpaniu, ale jednocześnie, że obu stronom bardzo zależało tutaj na czymś, na tej naprawdę jakości i na zrobieniu tego, żeby to było to, co ma być właśnie. No i potem przyszedł czas miksu i myślę sobie, że tutaj miałeś już w ogóle nie lada wyzwanie, bo z racji na to, że tak dużo pojawiło się tych różnych głosów, ścieżek, naprawdę materiał, który miałeś do ogarnięcia był spory i myślę sobie, że to było nie lada wyzwanie. Ja osobiście bardzo się cieszę, że właśnie na Ciebie trafiliśmy i właśnie tak, a nie inaczej on w tej chwili brzmi. Jakoś jest to duża przyjemność i dla mnie poruszenie, jak słucham tego materiału. Myślę sobie, że to wszystko, co miało zostać gdzieś tam wyłowione, wyciągnięte do przodu, do tyłu, na boki, z prawej do lewej, to Ty to właśnie mistrzowsko zrobiłeś. Także jeszcze raz serdeczne dzięki. Na ostatnim etapie obróbki dźwięku pojawił się też z nami Karol Wiśniewski z Cherry Note. Pozdrawiam Cię, Karol, serdecznie. To była krótka współpraca, ale gdzieś tam bardzo treściwa i to była taka kropka nad i. Karol zrobił nam master, żeby wszystko ostatecznie, że tak powiem, siedziało na wszystkich sprzętach, chodziło tak jak ma chodzić. Chciałabym też opowiedzieć o sobie, która odpowiada za tą warstwę wizualną. Czyli za to, że jak ktoś
zobaczy, ale jeszcze nic nie słyszał, nic nie wie, ale zobaczy, to może się zaciekawi, może się zainteresuje i ja jakoś mam takie poczucie, że tak właśnie będzie, że tak się dzieje, jak się patrzy na okładkę skomponowaną przez Łukasza Kaczmarka z Mocne Brandy z Sopotu. Pozdrawiam Cię, Łukasz, bardzo serdecznie. To jest dla mnie taka osobista też jakaś tutaj zabawna historia co do tej współpracy z Łukaszem. Łukasz jest dla mnie taką osobą, która się przez lata mojego życia przewijała gdzieś tam w różnych kontekstach, sytuacjach jako taki mistrz drugiego planu. Ktoś, kto zawsze gdzieś tam komuś, czemuś towarzyszył. I właściwie po latach pierwszy raz również tak trochę, będąc już, ja byłam w takim punkcie, że trochę już nie wiedziałam, komu tą okładkę powierzyć, a było to dla mnie ważne, żeby ona była malarska, żeby była no taka artystyczna, z duszą. I naprawdę szukaliśmy i trochę nie było odpowiedzi na to pytanie. I gdzieś tam znowu przypadkiem, kolejny raz w moim życiu pojawił się Łukasz, który podjął się tego wyzwania. Ja rozrysowałam Łukaszowi, co mi tam się widzi na tej szachownicy. Dostarczyłam taki misterny swój rysunek. On jako artysta, ale jednocześnie osoba z dużym wyczuciem, jakoś nie żachnął się na to, że ja mu przynoszę gotowe, tylko skorzystał z tego jako inspiracji. To było bardzo fajne, bardzo miłe i zaproponował mi w odpowiedzi coś od siebie. I tak zaczął się nasz również długi, tak jak z obróbką dźwięku, ten proces produkcji obrazu również był długi i również był taką długą wymianą odbijania gdzieś tam różnych pomysłów. Proces tworzenia właśnie tego obrazu. Łukasz jest ilustratorem, grafikiem, plakaciarzem. Tak, także myślę sobie, że nie dziwota, że powstało coś faktycznie bardzo takiego plastycznego, artystycznego. Mam nadzieję, że przykuje Wasze oko. Proces produkcji płyty szachy rozrósł się w sposób taki, który nas mocno zaskoczył. Pojawiło się dużo pomysłów dotyczących ubogacenia brzmienia. Jednym z nich był pomysł zaproszenia do projektu profesjonalnego perkusjonalisty. I tak oto pojawił się na albumie Krystian Bartusik. Ja miałam okazję z Krystianem współpracować w tym procesie nagraniowym razem z Kubą, naszym realizatorem. Siedzieliśmy sobie razem w trójkę i czyniliśmy taką burzę mózgów, co by, gdzie tutaj można dołożyć, gdzie czegoś brakuje, gdzie smaczki mogą się pojawić i jakie. Muszę powiedzieć, że była to niezła zabawa i też okazało się to całkiem ciekawe i zaskakujące. I jak rzeczą niełatwą jest dobrze dograć na przykład grzechotkę, żeby ona faktycznie odpowiednio chodziła w odpowiednim tempie, żeby te ziarenka tam gdzieś na boki nie uciekały, żeby to był ten rytm, żeby to była ta grzechotka. Krystian przywiózł ze sobą wielki wór tych wszystkich perkusjonaliów, różnego rodzaju właśnie grzechotek, jakichś tamburynów i tak dalej. No i to wszystko, potem był cały proces zastanawiania się co i gdzie, na przykład w jakim tempie przejechać po chimesach, żeby zaczęło się odpowiednio i skończyło się odpowiednio. To małe takie dzwoneczkowanie, żeby nam powstała na niebie ta zorza polarna i tak dalej. Wszystkie te smaczki, które może no, nie są niezbędne, ale jednocześnie faktycznie dodają to coś. Także cieszę się bardzo, że Krystian przyjąłeś to zaproszenie, że pojawiłeś się. Szczególnie cieszę się też z tego, że udało mi się namówić Ciebie do tego, żeby nagrać również wibrafon. Niektóre utwory są wzbogacone brzmieniem wibrafonu. Jest to instrument, który ja osobiście bardzo lubię i cieszę się, że wśród perkusjonaliów również i ten instrument się pojawił. Z takich rzeczy dodatkowych na płycie pojawił się również, można powiedzieć, chór, to jest wielkie słowo. W każdym razie grupa znajomych i przyjaciół zgodziła się przyjąć moje zaproszenie do tego, żeby spotkać się jednego konkretnego dnia, dać swój czas, dać swój głos i swoje siły na to, żeby niektóre miejsca na płycie, niektóre miejsca w konkretnych utworach
ubogacić, wzmocnić taką siłą właśnie, siłą grupy. Muszę powiedzieć, że faktycznie myślę, że gdzieniegdzie fajnie ten chór zapracował, faktycznie daje tą moc, o którą chodziło. Jednocześnie dla mnie, jako osoby, która koordynowała ten proces, było to niezwykle ciekawe, momentami zabawne, a momentami trochę męczące doświadczenie, że nie jest to naprawdę takie proste, wziąć grupę osób i tak sprawić, żeby zadziało się to, co ma się zadziać. Także mieliśmy trochę zabawy, pierwsze doświadczenie, tak jak z perkusjonariami, że to kurczę wszystko nie jest takie łatwe. Ale jednocześnie cieszę się, że udało się zebrać siły, żeby takie marzenie moje, jak obecność chóru na płycie, wcielić w życie i zrealizować. Cieszę się bardzo, cieszę to moje ucho, jak słucham niektórych utworów. Dziękuję Wam bardzo, że przybyliście. Miałam taki moment, gdy już miks płyty dobiegał końca, że tak się zastanawiałam nad tymi szachami, co to są te szachy, które pionki mają, jakie swoje jakieś funkcje, moce. Gdyby chcieć tak jakoś je przypisać do poszczególnych osób w zespole, to kto jest kim tutaj? Kto jest kim? Zajrzałam sobie aż do reguł szachowych, żeby sobie przypomnieć, kto co może. I muszę powiedzieć, że może miałam takie swoje pewne typy. Kto jest kim w tym zespole? Kto jest jakim pionkiem, czy jakim pionem. Rozważania te zostawię dla siebie. Jednakowoż chcę powiedzieć, że w niektórych wypadkach właśnie było to dla mnie bardzo oczywiste, kto jest kim. W innych było mi jakoś trudniej, musiałam się sporo zastanowić. Jak to zwykle bywa, miałam jakiś taki kłopot ze sobą, jak już sobie wszystkich w swojej takiej wewnętrznej zabawie myślowej obstawiłam, to przyszłam do siebie i sobie myślałam, jakim ja jestem w tym projekcie. I jakoś tak mi to też chwilę zajęło. I sobie myślę tak, że jakoś już niezależnie kto kim jest i kto jaką rolę pełni, to ja mam takie poczucie, że każdy dał z siebie to, co najlepsze miał i mógł dać, że każdy odegrał tutaj jakąś swoją ważną rolę. I ja osobiście mam takie poczucie dużej nieprzypadkowości obecność różnych osób w tym projekcie. Myślę sobie, że każdy tu jest jakoś po coś, w jakimś celu. I cieszę się, że z tej całej współpracy powstało to, co mamy możliwość już teraz wkrótce Państwu wręczyć, dać do rąk, czy być może na koncercie, czy być może w formie gdzieś tam jakiejś wysyłki. I mamy nadzieję, że ta płyta z tym, co możecie w niej usłyszeć, zobaczyć w formie tej okładki, o której tyle opowiedziałam, czy poczuć w swoich emocjach, będzie dla Was również czymś ważnym, czymś wyjątkowym, jakąś taką szczególną, inspirującą drogą. Mam nadzieję, że na niej napotkacie dużo różnych myśli, odkryć wewnętrznych, jakichś takich skarbów. Dziękuję i zapraszam.